Trzeci i ostatni dzień 38 dni Ziemi Mieroszowskiej rozpoczął międzynarodowy polsko-czeski bieg uliczny Mieszka i Dobrawy. W tym roku zawodnicy spotkali się i rozpoczęli bieg w Mezimesti, biegnąc przez granicę do mety w Mieroszowie. Letoszni rocznik biegu Mieszka i Dobrawy, tradycyjny rocznik organizuje miasto Mezimesti a miasto Mieroszów. Na pożaranie tohoto biegu, který se uskutečnil v rámci Dnu Mirošova, jsou získány finanční prostředky z Evropské unie. Na tento populární běh se přihlásilo celkem 88 účastníků, z toho je 27 Čechů a 61 Poláků. Dohromady nám běží 23 žen a 65 mužů. W tym roku zawodnicy biegli nową trasą, bardziej wymagającą, ale ciekawszą pod kątem pięknych walorów turystycznych, które możemy podziwiać w naszym regionie. Proszę się pochwalić, że to właśnie pan jest pomysłodawcą zmiany tej trasy i co pana skłoniło do jej zmiany? Tak, na pewno poprzednie roczniki to wszystko przebiegało tą trasą międzynarodową ulicą, gdzie duży ruch samochodowy, no trochę niebezpiecznie. Tym razem poszliśmy z boku zupełnie trasą turystyczną na Wiżniów. I tam spokojnie, nie ma samochodów, biegniemy trochę łąkami, trochę asfaltem i na pewno ciekawie i bezpieczniej, to jest najważniejsze. I ta nowa formuła pewnie się utrzyma w następnych rocznikach. Trasa w porównaniu do poprzedniego roku troszeczkę zmieniona, 15 km dłuższa, ale na pewno ciekawsza, nie prowadzona tutaj krajówką, tylko takimi bocznymi drogami, Mezimesti, Wiżnów, przez Siodło. No bardzo fajnie, no trasa głównie pod górkę prowadziła, większą część trasy było pod górkę, także no, dla mnie super, bo ona naprawdę bardzo fajnie. Czy po raz pierwszy brał pan udział w biegu Mieszka i Dobrawy? No to jest mój drugi bieg, poprzednim razem startowałem, to było z Mieroszowa do Mezimesti, także tym razem w drugą stronę. I w przyszłym roku też pan planuje biegać? Naturalnie, oczywiście, mam nadzieję, że trasa będzie podobna. Tak. Dzisiaj była 15 na troszeczkę zmienionej trasie, wydłużonej, ale ciekawej. Ominęliśmy arterię międzynarodową, czyli nie musieliśmy kluczyć między samochodami. To jest bardzo fajna, idealna pogoda na zrobienie wyniku dzisiaj. I jaki wymarzona pan zrobił wynik? No tak, zacytuję, godzina 9:25. No, życiówka na pierwszy raz, nie? Jeśli się długość trasy nie będzie zmieniać, to jest co poprawiać. Wydaje mi się, że ta nowa trasa jest lepsza ze względu na i na bezpieczeństwo, bo jest bokami i bardziej wymagająca tak samo. Trasa nie jest zła, dobra, no tylko ja jestem słabszy po prostu. I jaki pan osiągnął wynik? No godzina 7:30. Czy to pana pierwszy bieg? Nie, to już mój kolejny, któryś tam bieg. Trasa bardzo wymagająca jest niż w tamtym roku. W tamtym roku na stoperze, jak widziałem, miałem lepszy czas, tutaj miałem o 10 minut gorszy. Bardzo duży podbieg był i bardzo kamienisto było. Bieglo se dobře, protože se běželo po cyklostezce mimo provoz, takže normálně nebyly tam žádné auta. Trať je taková pěkná, utíká to, je to hezký. Dziękuję. Byl jsem spokojený. Bylo to pěkný. Trudná trasa? Pěkná trasa, nejezdili auta, pěkný povrch, nebylo to kopcovitý, pěkný. Trať jsme udělali novou, běželo se po cyklostezce teďko, bylo to vlastně na Vížňov, je to sice náročný, že to furt stoupá do kopce ta trať, až tady po Polsku to se konečně snižuje a myslím, že závodníci určitě byli spokojení. Sice trať je náročnější, než byla v loni a předloni, ale určitě jsou spokojení závodníci. Panie i osoby starsze pokonywały trasę o długości 10 km z Mezimesti na Wiżnów i trasą rowerową polsko-czeską w kierunku obiektu przy ulicy Chorzej w Mieroszowie. Gratulacje, osiągnęła pani znakomity wynik. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że w ogóle pokonałam tą trasę, która była dosyć trudna, 10 km, a zajęło mi to 58 minut. Naprawdę serdecznie pani gratuluję, a ja słyszałam, że również w biegu Skalnika zajęła pani pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Tak, też się tym bardzo cieszę, dlatego że był to pierwszy mój bieg na nartach. A od kiedy pani uprawia sport? Zaczęłam biegać rok temu. I jak się zrodziła u pani ta pasja, zainteresowanie bieganiem? Najpierw przez kibicowanie, później zaczęłam sama biegać koło domu, no i zaczęłam biegać.
i proponuję wszystkim, nawet w wieku ponad 50 lat, żeby próbowali. Czy w przyszłym roku również zobaczymy Panią w biegu Mieszka i Dobrawy? Mam nadzieję, że tak. Biegło się naprawdę super. Pogoda dopisała na szczęście. Nie było słońca za dużego, był lekki wiaterek, trochę podbiegów, trochę z górki. Także naprawdę warto było. I czy jest Pani zadowolona ze swojego czasu? Tak. A jaki to był czas? Około 45 minut. Na taki czas liczyła mi i osiągnęłam go. Biegło się dobrze, trać była wyborna, a wylazłem trzeci. Pan ostatni, jak się pan czuje? Bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze, bieg był ekstra. Trasa fajna, górek nie było, także na moje możliwości, że przebiegłem 15 km, to i tak jest sukces. Bo wczoraj jeszcze mecz grałem, także... W przyszłym roku też będzie pan biegał? Jasne. Nad porządkiem i bezpieczeństwem zawodników czuwała policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe. Z naszej strony, że zabezpieczaliśmy odcinek od Nowego Siodła tutaj do Mieroszowa, do mety, że tak powiem, bieg przebiegł bez żadnych większych tam incydentów. Nic się nie działo na drodze, wszyscy dotarli do mety spokojnie, zakończaliśmy bieg, także nic nikomu się po drodze nie stało. Było spokojnie. Czy doszło do jakichś incydentów, czy bieg przebiegł spokojnie? No spokojnie było, nic się nie działo. Mieszka i Dobrawy przechodzi już wprawdzie do historii, ale mamy zakończenie uroczystego wręczenia nagród pucharów. Chciałbym wszystkim Państwu uczestnikom podziękować za uczestnictwo, za udział w tym biegu. Obiecaliśmy Państwu, że trasy w tym roku będą inaczej przebiegały i dotrzymaliśmy słowa z Panią Starostką Ewą Mnikową. Myślę, że trasa się podobała, troszeczkę inna, zróżnicowana i że to też była atrakcja tegorocznego biegu Mieszka i Dobrawy. Szczególnie, że ten bieg odbywa się w ramach kolejnego partnerskiego projektu Sąsiedzkie Spotkania w Roku Olimpijskim 2012. To dzięki dobrej współpracy z gminą Mezimesti, z panią starostką Ewą Mnikową. Serdecznie dziękuję pani Ewo. Bo dzięki tej dobrej współpracy mamy również ten obiekt tutaj zrealizowany w ramach pomocy z Unii Europejskiej, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, to właśnie z partnerem czeskim, z gminą Mezimesti. Ta współpraca przynosi znakomite efekty, nie tylko twarde projekty jak inwestycje, ale również te spotkania typu sportowego, kulturalnego, rekreacyjnego. To są właśnie te efekty na pograniczu polsko-czeskim. Także jeszcze raz Państwu serdecznie gratuluję uczestnictwa, szczególnie gratuluję wszystkim zwycięzcom, w szczególnych kategoriach wiekowych, paniom, panom, jak również w kategorii open, wszystkim tym, którzy zdobyli miejsce na podium.
Także gratulacje, zapraszamy na kolejny bieg Mieszka i Dobrawy. W przyszłym roku start w Mieroszowie, meta w Mezimestii. Jest propozycja, żeby przekształcić to w półmaraton. Zastanowimy się nad trasami, żeby jeszcze je bardziej uatrakcyjnić. I być może w przyszłym roku będzie to właśnie półmaraton. Tak już z panią starostką uzgodniliśmy, jeżeli trasy wypalą, to tak będzie. Jeżeli nie, to będzie trasą tegoroczną, ale z Mieroszowa do Mezimestii. Także już dzisiaj państwa serdecznie zapraszam. A póki co jeszcze pani starostka parę słów podsumowania. Ja dziękuję państwu. Já bych také chtěla poblahopřát všem, kteří zdárně doběhli do cíle. Jak už řekl pan Andřej, spolupracujeme nejen na poli sportovním, ale i na poli investic a v této spolupráci samozřejmě chceme pokračovat. Byl tady zmíněn půlmaraton. Možná to bude právě tento běh, ale možná vznikne úplně nový běh, který zařadíme do nějaké termínovky běhů na naší i na polské straně. Dnes jste poprvé běhali po cyklostezkách, které byly také realizovány ve společném českopolském projektu. Z těch tvrdších projektů vznikla na polské straně cyklostezka asfaltová, na naší straně částečně asfaltová a to, po čem jste běhali, to je prosím vás minerální beton, jediný povrch, který nám CHKO Broumovsko povolí v naší lokalitě. Takže pokud se vám nelíbil, nám se občas taky nelíbí, tak stížnosti na CHKO. Jinak ráda vás uvidím na dalších ročnících a budeme se těšit příští rok opět první neděli v červnu při startu v Mirošově a na cíli Meziměstí. Přeju vám všem krásný den a budeme se na vás těšit. Naschledanou. V čase, kdy zawodnicy udział brali v międzynarodowym biegu ulicznym Mieszka i Dobrawy, děti z Mieroszowa i okolic na stawach w Golińsku udział wzięły w zawodach wędkarskich. Jestem prezesem koła PZW Mieroszów, Polskiego Związku Wędkarskiego. Dystrybujemy stawami w Golińsku. Jestem tu z moim kolegą serdecznym, który jest sędzią głównym dzisiejszych zawodów, które odbyły się z okazji Dnia Dziecka. Między innymi chcę jeszcze powiedzieć, że jest to sędzia klasy krajowej, niesamowity fachowiec w tej dziedzinie i dlatego też oceniając dzisiejsze zawody, które były zorganizowane pod egidą gminy Mieroszów, Mieroszowskiego Centrum Kultury oraz Koła PZW Mieroszów, odbyły się, tak jak wcześniej powiedziałem, na stawie w Golińsku. Jestem pod wrażeniem tych zawodów. Gościliśmy dzieci z Mieroszowa, z całej gminy Mieroszów, jak również z placówek opiekuńczych z powiatu wałbrzyskiego. No, dzieci naprawdę... Zachwycony jestem ich ciekawością i zainteresowaniem tego rodzaju sportem, jakim jest wędkarstwo. A myślę, że tu nasz pan sędzia jeszcze powie parę słów również na temat zachowania się tych młodych adeptów tej sztuki, tego pięknego sportu, jakim jest wędkarstwo. No cóż, ja oceniam to naprawdę bardzo pozytywnie. Chciałbym tu jeszcze jednocześnie tu podziękować, jak taka okazja jest, pani radko jest. Organizatorom, to znaczy panu burmistrzowi, tu szczególnie Radzie Miejskiej w Mieroszowie, jak samo dyrekcji Mieroszowskiego Centrum Kultury za tą ogromną pomoc, że mogliśmy te zawody dzisiejsze odbyć. Co jeszcze ważne, jest, chcę dodać, że one również były ujęte w harmonogramie obchodów Dni Mieroszowa w okresie 1, 2, 3 maj w tym właśnie roku. To tyle, dziękuję bardzo. Panie sędzio, a jaka panowała dyscyplina wśród dzieci? Zawody zostały rozegrane w dwóch kategoriach. Była to kategoria dzieci do 12 lat i od 12 do 16 lat. Wędkowanie trwało 2 godziny. W ciągu 2 godzin najlepszy zawodnik, o dziwo, w kategorii do lat 12 złowił ponad 2 kg ryb. Był to Mateusz Żurawowicz. Natomiast w kategorii do 16 lat najlepszy zawodnik, Aleksander Puk, zdobył 1700 punktów, czyli złowił 1,7 kg, jeżeli chodzi o wagę ryb. Zawody przebiegły w bardzo dobrej, koleżeńskiej atmosferze. Nie było żadnych problemów, dzieci były bardzo zdyscyplinowane. Myślę, że jest to bardzo dobry narybek na przyszłe czasy. Naprawdę zachowywali się profesjonalnie, sportowo, koleżeńsko, bez żadnych zastrzeżeń. A czy wędkowanie wśród dzieci zaczyna być popularnym sportem? Niestety jest to mało popularny sport. Niewiele osób
startuje, jednak no, widzimy, że z roku na rok wędkarzy przybywa, coraz więcej jest dzieci, więc myślimy, że z czasem zostanie to dość popularnym sportem. Głównym celem zawodów była popularyzacja wędkowania wśród dzieci i młodzieży oraz umożliwienie aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. 38. Dzień Ziemi Mieroszowskiej zakończył oczekiwany przez wszystkich mecz samorządowców z Polski i Czech. Mecz odbył się w miłej i radosnej atmosferze. Na boisku zagrali m.in. burmistrz Mieroszowa Andrzej Laszkiewicz oraz starosta Mezi Mesti Paweł Hećko. Pierwsza połowa meczu przebiegała w bardzo towarzyski sposób. Bardzo delikatna gra, właściwie nie było ani jednego faulu. Chociaż bramki, które padły, a już jest wynik 4-1, no, wskazuje na to, że całe spotkanie będzie ciekawe. Pierwsza bramka była to bramka samobójcza, Czesi strzelili sami sobie, natomiast druga bramka została strzelana tutaj przez panią Bogusławę Szczęsną. Także nie tylko panowie grają, panie też grają z nami w piłkę. Następnie nasi panowie z Urzędu Gminy Mieroszów strzelali kolejne bramki. Czesi odpowiedzieli tylko jednym golem, także do przerwy wynik 4-1. Druga połowa meczu, jak widać, deszczowa, ale więcej goli padło. Końcowy wynik 7-5, także można powiedzieć, że w tej drugiej połowie było więcej, nawet jeden faul był, także tutaj już się rozkręcił mecz. Myślę, wszyscy w całości, żadnych kontuzji. Bardzo dobre widowisko, towarzyski mecz i oby takich więcej spotkań. Podkreślę naszą dobrą współpracę pomiędzy gminą Mieroszów a gminą Mezi Mesti. Polskim samorządowcom towarzyszyła waleczność oraz lepsze umiejętności. Dzięki temu zasłużyła na zwycięstwo. Panie burmistrzu, kolejna wygrana polskiego samorządu. Czy za każdym razem cieszy tak samo? Ja myślę, że cieszy podobnie, bo zawsze wynik pozytywny na naszą stronę jest zawsze dobrze odebrany i przez drużynę, i przez publikę. Mamy taki zawsze dylemat, czy powinniśmy oddawać mecze przeciwnikowi, znaczy przyjaciołom z Czech, czy nie. No ale myślę, że 7-5 to jest wynik taki, który równie dobrze mógł być 7-7, bo trzeba przyznać, że nasz bramkarz parę wyciągnął takich bardzo dobrych strzałów. No i słupki chyba z 3, jak naliczyłem, które Czesi strzelali, więc wynik mógł być różny. Mógł być równie na stronę czeską, ale cieszymy się, wygraliśmy. Starostę Mezi Mesti poprosiliśmy o krótką wypowiedź odnośnie przegranego meczu. Panu smutno není, zápas byl velice náročný, nechali jsme spoustu sil na hřišti a můžeme se těšit příští rok na odvetu, určitě Polskou porazíme. A když ne příští rok, tak letos ve Wrocławiu na Euro 2012. Dni Mieroszowa dobiegły końca. Pozostaną nam po nich piękne wspomnienia, a na kolejne święto naszego miasta zapraszamy już za rok.